Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie ponownie starter packa z kolekcji Panini FIFA 365 2021 wersja update'owa. W sumie udało mi się dwa takie starter packi znaleźć jeszcze w sklepie. I w środku mamy album, przewodnik po kolekcji, plakat z listą, trzy saszetki i dwie karty limitowane. Zobaczymy, jaki pojedynek dzisiaj rozegramy sobie. Fajnie byłoby trafić rarkę, czyli mamy trzy saszetki, a limitki mamy tutaj. I wpada Mbappé z Paris Saint-Germain i Alexis Sanchez Inter. Czyli taki pojedynek będziemy toczyć. Inter kontra Paris Saint-Germain. Odkładamy album i robimy miejsce na saszetki. Trzy sztuki, więc nie ma tego dużo. Krótki odcinek będzie, ale mam nadzieję, że wpadnie coś fajnego. No i pierwsza saszetka, mamy Hot z Lazio. Następnie Luis Henrique, Impact Signing Marsylia. Z Liverpoolu Jordan Henderson, kapitan. Marsylia Papa Gueye. Z Bayernu Corentin Tolisso i Schalke Gonzalo Paciencia. Czyli w pierwszej saszetce nie wpadło nam nic. Druga. Borussia Dortmund, Giovanni Reina, Davy Klassen z Ajaxu, Impact Signing. Co mamy tutaj odwrócone? Angelo Arauz, Magicen Corinthians. No i pięknie, Erling Haaland, karta Winterstar, Borussia Dortmund. I bazówki Bentaleb, Schalke i mamy Inter, Ashley Young. Prowadzenie Interu w tym momencie. No i jeszcze jedna saszetka. Zobaczymy, czy coś tutaj się zmieni. Stambuli, Schalke. Edison Cavani, Impact Signing, Manchester United. I co mamy? Juan Cuadrado, Magicen Juventus. Następnie Bailey, Manchester United, Nagatomo, Marsylia i Mohamed Fares, Lazio. Czyli wygrywa Inter, moi drodzy. Jedna karta wpadła, która przesądziła losy tego pojedynku. No i jeżeli patrzymy tutaj na karty, no to na pewno Erling Haaland to była ta najbardziej wartościowa z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Żegnam się z Wami. I widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!